dotyczącego reasumpcji głosowania. Był rok 93 i chodziła za nami taka potrzeba coś zrobienia z dzieciakami, z młodzieżą, z moim przyjacielem, ówczesnym wikariuszem, księdzem Sławkiem Ratajczakiem. Prowadziliśmy rozmowy, co zrobić, jak to zrobić. Decyzja padła na to, trzeba założyć jakiś zespół, zespolik dziecięcy. Baliśmy się, czy zgromadzimy ludzi, czy będą chętni do tego zespołu. Okazało się, że oczekiwania nasze, to znaczy okazało się, że więcej było chętnych, aniżeli oczekiwaliśmy. I tak się zaczęło. Osoby, tam będzie pan. Będą znane osoby, żeby. Tak, będą wyczytane. Pan Jadzia. No, to Sylwia wychodzi, ja jej kwiaty daję, ona idzie wręcz na przykład panu marszałkowi. Następna idzie. Skoczki to sposób na wspólne spędzanie czasu. Skoczki to sposób na to, jak pomóc drugiemu. To skoczki to sposób na to, jak się zachować w konkretnej, w określonej sytuacji. Każdy jubileusz to uroczystość, na której spotykają się najbliżsi i rodzina. Dzisiejszy jubileusz, a jest nim dziesięciolecie powstania grupy artystycznej Skoczki, traktujemy jako spotkanie z najbliższymi. To wy Państwo przez 10 lat naszej działalności byliście razem z nami. I dzisiaj Wam za to ogromnie jesteśmy wdzięczni. Chciałbym, żeby okres, który spędzacie w zespole, będąc czynnym jego członkiem, był okresem, który zostawi trwały ślad w całym waszym życiu. Trwały, pozytywny ślad. Chciałbym, żeby przyjaźnie, które teraz się nawiązują pomiędzy wami, pomiędzy środowiskami, w których bywacie, pomiędzy zespołami, grupami i krajami, w których bywacie, ułatwiły wam w przyszłości życie. To właśnie tu, ta inicjatywa posiana 10 lat temu przez księdza Sławka, przez pana Miecia i tak wielu osób życzliwych, stwarzających krąg do wzrastania tego zespołu, powoduje, że dziś jesteśmy dumni z tych dokonań, które ci młodzi ludzie, przyszli obywatele Skoków, już osiągnęli i dzięki którym i skoki, i ta praca animatorów właśnie tak owocuje. I pani dyrektor, niech rzeczywiście dla pani będzie satysfakcją najpiękniejszą sukces młodych tych śpiewaków. Proszę pozwolić, że raz jeszcze poproszę i panią dyrektor, i pana Miecia, by zechcieli przyjąć pamiątkę już dla zespołu. Właśnie witraż herbu województwa wielkopolskiego z odpowiednio stosowną dedykacją. Proszę bardzo.
podziękować wam za chwilę wzruszeń. Takie chwile osobiście przeżyłam, pędząc z wami w Lourdes. Byliśmy was tacy dumni, gdy podchodzili do was ludzie nie znający języka polskiego. Niektórzy może nawet nie wiedzieli, gdzie leży Polska, ale podchodzili, głaskali, gratulowali, ściskali. To było mistrzostwo świata. No byliśmy tacy dumni, no, że Miecio właśnie w tej chwili płacze, bo na pewno sobie przypomnę. No i chciałabym również podziękować temu mężczyźnie, który się tam chowie za tą tablicą, o wielkim sercu. Jest to człowiek, do którego dzieci mogą się zwrócić z wszystkim. Niekiedy idą do niego pierwsze, no nawet pomijając rodziców. Nie wiem, czy każdego byłoby stać na to, żeby zaprosić w ciągu 5 minut 40 osób do siebie, do domu, czy koło domu, zrobić im ognisko. Wszystkiego najlepszego. Jest również wychowawcą, pedagogiem. On kształtuje ich charaktery przez 10 lat. To niektórych dzieci jest 3/4 życia, niektórych połowa. I proszę państwa, takie są Rzeczypospolite, jak ich młodzieży chowanie. I skoro będziemy mieli takich wychowawców i pedagogów, to myślę, że o Rzeczypospolite możemy być spokojni. Dziękuję bardzo. Od siebie gromkim głosem, no śpiewać nie będę, ale krzyknę wielkie 100 lat. Dziękuję bardzo. Do skoczków trafiłam, ponieważ moje koleżanki szły do skoczków i powiedziały, że tam fajnie się śpiewa, tańczy i też chciałam spróbować. Ja w zasadzie nie wiążę żadnego życia z muzyką mojego przyszłego, ale jednak te więzi właśnie przyjaźni, które nas trzymają ze sobą, sprawiają, że nadal chcę jeszcze chodzić na próby. Jest to forma spędzenia wolnego czasu, ale także można się tutaj wiele nauczyć. Opiekunowie stwarzają bardzo miłą atmosferę. Zawsze można liczyć na pana Miecia, który jest dla nas przyjacielem od wielu lat i myślę, że dzięki niemu przychodzimy na próby od 10 lat tak samo chętnie. Dla mnie to jest taka moja większa rodzina. To jest ja w chwilach problemów, kłopotów, o dziwo uciekam w próby skoczków i tam się odnajduję, tam się odprężam, mimo że samo pójście na próbę może jest trudne, natomiast gdy już próba zaczyna się rozwijać, to ona trwa 2 godziny, 3 godziny, kończy się niekiedy na 5 godzinach. I teraz oddaję już głos drogim jubilatom. Czy każda królewna ma pałac i czy on jest też
Ale to już było i nie było więcej.
pierwszej próby aż do dziś traktuję dzieciaki bardzo poważnie. Dane im słowo zawsze dotrzymuję, staram się być wobec nich sprawiedliwy, niekiedy może surowy, ale taki uczciwy, one już to wiedzą. I to dzięki temu udało nam się przetrwać 10 lat. Aby w tej chwili oddać im głos. Doskonale pamiętam tę ogromną kolejkę i tego dużego pana, który chyba wcale nie lubi dzieci. Każdy kandydat na skoczka musiał rozpoznać grany przez niego utwór. Ja niestety pierwszy raz w życiu słyszałam Laskotek na płotek. Nie bardzo szło mi też z wystukaniem rytmu, a wszystkie piosenki, jakie znałam, nagle wyleciały mi z głowy. To bardzo ważny okres w naszym życiu, w którym działo się naprawdę wiele. Na podziękowanie niewątpliwie zasłużyli moi kochani rodzice. Nasze mamy, które przeprowadziły nas na przesłuchania i nasi ojcowie, wierni fani skoczków. Przepraszamy też, że spędzaliśmy na próbach po 6 godzin i nie starczało czasu na sprzątanie pokoju. Największe podziękowania należą się panu Mieciowi, pani Jadzi i pani Gabrysi, bez których skoczki by nie istniały. Dostaliśmy od was coś, czego nie można przeliczyć na żadne trofea czy dyplomy. Dostaliśmy miłość i przyjaźń. Mamy ogromne szczęście, że w naszym życiu zapisały się tak piękne wspomnienia. Tylko nasze wspomnienia, których nikt nam nigdy nie odbierze. Dziękujemy za opiekę i miłość. Ja sobie napisałem, ale wybaczcie, już nie przeczytam. Wszystkim dziękuję. Nic za to nie mogę, że te dzieciaki kocham wszystkim. Dziękuję bardzo. Do wykonania piosenki finałowej zapraszam wszystkie skoczki.